Witam serdecznie. Zapraszam na cykl spotkań Dźwięki skrzyżowania kultur. Opowiem o staropolskich zaginionych instrumentach smyczkowych. Instrumenty, w których źródłem dźwięku jest drgająca struna, nazywamy instrumentami strunowymi lub inaczej chordofonami. Chordofony dzielimy z kolei na trzy rodziny, w zależności od tego, w jaki sposób pobudzamy strunę do drgania. Mogą być to chordofony szarpane i wtedy struny szarpiemy, jak to się czyni na gitarze. Struny możemy także pobudzać poprzez uderzanie w nie pałeczką, jak to czyni się w grze na cymbałach. Trzecia rodzina instrumentów strunowych to instrumenty smyczkowe. Struny pobudza się poprzez pocieranie włosiem smyczka. Mamy drganie i dźwięk. Smyczek to jest takie urządzenie, które składa się z patyczka i włosia końskiego. Włosie końskie smarujemy kalafonią. To jest taka substancja, w której większość stanowi żywica. Instrumenty smyczkowe nazywamy czasami fidelami. I te fidele też możemy podzielić na dwie grupy, w zależności od tego, jak podczas gry trzymamy fidel. Pierwsza to grupa fideli ramieniowych, czyli takich skrzypcopodobnych. Trzymamy je w pozycji ramieniowej. Druga grupa fideli to fidele kolanowe. Trzyma się je w pozycji takiej, jak tutaj widzicie, ja trzymam ten instrument. Opieramy o kolanko, stąd nazwa. Wiolonczela, takie duże skrzypce, to też instrument, który należy do grupy fideli kolanowych. Polska jest krajem monokultury smyczkowej. Co to znaczy? To znaczy, że skrzypce stanowią bazę większości kapel we wszystkich regionach naszego kraju. Ale zanim zaczęto w Polsce grać na skrzypcach, bardzo rozpowszechnione były tak zwane fidele kolanowe, które niestety nie dotrwały do naszych czasów i trzeba je było zrekonstruować. Pierwszym instrumentem, który udało mi się odtworzyć, jest suka biłgorajska. Była to wspólna praca z Andrzejem Kuczkowskim, Ewą Dalik i Zbigniewem Butrynem. Instrument nie zachował się do dzisiejszych czasów. Po II wojnie światowej wszelkie tego typu instrumenty zaginęły, więc wszystkie informacje mieliśmy wyłącznie z obrazka. A była to akwarela Wojciecha Gersona, którą można obejrzeć w Muzeum Narodowym w Warszawie. Suka biłgorajska. Instrument kolanowy, instrument staropolski, instrument zaginiony. Gra się w takiej właśnie pozycji na suce. Trzymamy w prawej ręce smyczek, a lewa ręka to skracanie strun, czyli wydobywanie różnej wysokości dźwięków, czyli granie melodii. A jak to się czyni? Tutaj stosuje się technikę zupełnie inną niż na skrzypcach czy wiolonczelach, gdzie przyciskamy od góry opuszkami palców struny. Grając na suce biłgorajskiej, odpycham w bok strunę paznokciem, czyli wkładam palce pomiędzy strunami. Popatrzcie, jak to wygląda i posłuchajcie dźwięku suki biłgorajskiej. Thank you.
kolejnym instrumentem jest suka mielecka. Udało mi się zrekonstruować go w troszkę nietypowy sposób, bo to jest troszkę taki eksperymentalny instrument. 5 strun nastrojonych jak wiolonczela. Posłuchajcie dźwięku suki mieleckiej. Kolejnym instrumentem odtworzonym jest suka basowa. Eksperyment. Jej brzmienie to brzmienie zbliżone do wiolonczelowego, niskie. Posłuchajcie, jak gra suka basowa. Ten instrument nazywa się fidel płocka, a pierwotnie hordofon płocki. Instrument zrekonstruowany został przez Andrzeja Kuczkowskiego, który zbudował kopię fideli płockiej na bazie wykopaliska. Oryginalną fidel płocką wykopano w 1985 roku w wysuszonej studni w Płocku. Posłuchajcie dźwięku instrumentu. Historia prababki Skrzypiec, fideli płockiej, ginie w mroku dziejów. Od momentu, gdy łuk myśliwski przekształcił się w muzyczny, a potem w różne harfy i cytry, ludzie umilali sobie wolny czas grą na instrumentach strunowych szarpanych. W bajecznej krainie Środkowej Azji, zwanej Chorezm, znajdowała się słynna manufaktura, wytwarzająca najlepszej jakości łuki myśliwskie. W krainach Orientu łuk był podstawową bronią, zarówno myśliwską, jak i stosowaną podczas wojen. W pewnej manufakturze pracował człowiek, którego fascynowały dźwięki wydawane przez cięciwy łuków. Kochał eksperymenty. Pomiędzy ramionami giętkich patyczków rozpinał różnej grubości cięciwy. Szarpiąc je, grał piękne melodie. Pewnego dnia wpadł w trans. Nie zauważył, jak minęło wiele godzin, a jego palce od zarywania strun całkowicie spuchły. By oszczędzić palce, chwycił w rogu komnaty mały dziecięcy łuk, przeznaczony do nauki strzelania, i pociągnął nim po strunach. Rozległ się piękny dźwięk, który trwał i trwał. Tak powstał najstarszy instrument smyczkowy, pradziadek fideli płockiej. W Polsce, w mieście Płock, mieszkał chłopiec o imieniu Mikołaj, który gdy tylko doszedł do wieku młodzieńczego, wyruszył w świat na poszukiwanie przygód. Choć były to czasy niebezpieczne, Mikołaj szczęśliwie dotarł do egzotycznej Turcji. Pewnego dnia na bazarze ujrzał kobietę, śpiewającą tęskne melodie i przygrywającą sobie na czymś w rodzaju pionowych skrzypiec. Pieśń ta tak poruszyła serce Mikołaja, że odkupił instrument od właścicielki i wiedziony tęsknotą za krajem ojczystym powrócił do Polski. Był rok 1616. Pewnego dnia, podążając na biesiadę ze swoimi, jak je mawiał, brzuchowymi skrzypkami pod pachą, zdziwiły go rozpędzone tłumy ludzi, sprawiające wrażenie mocno wystraszonych. Podniósł głowę, nad miastem unosiły się kłęby dymu, a zza budynku widać było języki ognia, rozprzestrzeniające się w zawrotnym tempie. Mężczyzna stał obok studni. Co robić? Gonitwa myśli jedna po drugiej przepływały jak szalone. Ogień był coraz bliżej. W wodzie będziesz bezpieczny, pomyślał Mikołaj i wrzucił instrument do pobliskiej studni. W tymże roku wybuchł wielki pożar, który strawił większą część Płocka. Kilkaset lat później, w 1985 roku, na miejskiej starówce przeprowadzone były prace wykopaliskowe. W wysuszonej starej studni naukowcy znaleźli instrument strunowy, nieco podobny do skrzypiec. Naukowcy
Nazwali wykopalisko hordofon płocki, czyli instrument strunowy z Płocka. Po kilku latach instrument uzyskał nowe imię – fidel Płocka.